No hej, tu Kasia Zaręba, jestem trenerem i dietetykiem i widzimy się dzisiaj na 8 już treningu w naszym wyzwaniu. Zachęcam Was do tego, żebyście zobaczyli sobie film z zapowiedzią tego wyzwania, gdzie mówię o wszystkich szczegółach, jeśli oczywiście jeszcze nie widzieliście. Link do tego filmu daję Wam w opisie pod filmem, więc warto sobie zerknąć. No a tymczasem powiem Wam co nieco o dzisiejszym treningu, dla tych, którym nie chce się do tego wracać, chociaż naprawdę warto, i dla tych, którzy są tutaj nowi, a także dla tych, którzy już robią sobie ze mną to wyzwanie treningowe, na przykład możecie sobie dać na przyspieszenie gdzieś w ustawieniach i wtedy będę Wam nawijać szybciej lub już. Wiecie, jak się rozgrzewać, wiecie, jak się rozciągać, jak się przygotować do ćwiczeń, to możecie robić to w tym czasie, kiedy ja tutaj mówię kilka słów wstępu. Będziemy dzisiaj sobie trenować całe ciało. Bardzo mocno będziemy działać na uda, ale będą to ćwiczenia, które nie ma opcji, żeby nasze uda rozbudowały. Wysmuklą, ujędrnią, utwardzą, sprawią, że te uda będą takie bardziej zbite, pomogą nam w redukcji celulitu, to jak najbardziej. Patrzę tutaj się na karteczkę, bo mam tutaj plan treningowy na dzisiaj. Będziemy też pracować nad pośladkami, a także nad plecami, rękami, ramionami. Oczywiście w tych ćwiczeniach na nogi i na pośladki również będzie pracował brzuch. Te treningi w naszym wyzwaniu są dla osób w ciąży, ale nie tylko. I ja tak samo jak podobnie jak w poprzednich treningach, również w tym treningu powiem Wam, jak dane ćwiczenie powinny robić kobiety w ciąży, żeby nie aktywować tak mocno brzucha, a dam też taką opcję dla osób, które powiem jak mają to robić kobiety w ciąży, ale powiem też jak mają to robić wszystkie osoby, które nie są w ciąży, a które chcą jeszcze do tych udek, do tego działania na udka, na pośladki dodać bardzo mocną aktywację brzucha. Także nic się nie martwcie, brzuch też będzie pracował, jeśli na brzuchu Wam zależy. Jeśli nie jesteście w ciąży, bo w ciąży oczywiście na brzuchu nam zależy, ale może trochę w innym znaczeniu. Dzisiejszy trening, jak i wszystkie treningi w naszym wyzwaniu, to będzie cały pełny trening, czyli będziemy mieć rozgrzewkę, króciutkie rozciąganie, żeby zwiększyć zakres ruchu przed ćwiczeniami, a także będzie właśnie część z ćwiczeniami. Później powiem, jak zrobić dobitkę dla osób, które chcą spalić jeszcze trochę więcej kalorii, jeszcze bardziej rozkręcić metabolizm, lub po prostu jeszcze bardziej poprawić swoje krążenie. Następnie będziemy sobie razem robić rozciąganie po treningu, co jest bardzo ważne. Nigdy nie omijajcie tego punktu treningowego. Bez niego trening nie jest nigdy pełny. Dzięki temu poprawiamy naszą sprawność, naszą elastyczność. Lepiej możemy wykonywać ćwiczenia w przyszłych naszych treningach. Lepiej możemy funkcjonować na co dzień, a także lepiej możemy funkcjonować również na co dzień, ale w takiej naprawdę dłuższej perspektywie. Jak nie chcecie być niebawem takimi przykurczonymi dziadkami lub nawet nie tylko dziadkami, bo ja obserwuję, że nawet nastolatki mają jakieś takie problemy ruchowe, gdzieś tam się ciężko nawet do buta schylić niektórym osobom koło 30, masakra, żeby po prostu nie zrobić z siebie specjalnie osoby mniej sprawnej, czy nawet niepełnosprawnej w pewnym stopniu, rozciągać się jak najbardziej musimy. Poza tym rozciąganie rewelacyjnie wpływa też na naszą regenerację potreningową, a to jest bardzo ważne dla lepszych efektów również takich wizualnych, sylwetkowych. No i następnie będzie masaż pogrącą celulitu i tutaj też zrobię taki ekspresowy instruktaż, jak to robić. No a każdy będzie mógł sobie to już zrobić we własnym zakresie, przy ulubionym filmie czy serialu, już bez mojego gadania. Do dzisiejszego treningu będziemy wykorzystywać maxi gumy oporowe. Warto mieć dwie, wtedy zawsze mamy więcej możliwości. Mini gumki, albo lateksowe, albo materiałowe. Ja Wam zawsze polecam też dopasować to do siebie. Dobrze jest mieć oba zestawy, i materiałowe, i lateksowe. Niektóre ćwiczenia lepiej się robi z tymi, niektóre z tymi. Materiałowe są trochę mocniejsze,
i nie mają opcji, żeby się gdzieś skręcić. Lateksowe są słabsze, więc możemy zrobić z nimi inne zakresy ruchu, większe zakresy ruchu. W niektórych ćwiczeniach jest to zdecydowanie bardziej na plus, no ale też jak ćwiczymy z nimi odpowiednio, też te gumki nam nie zjadą. W tych zestawach gum, które ja Wam polecam, czyli mojej marki jest forma.pl, mamy po 5 gum, czyli po 5 różnych oporów, które zawsze dopasowujemy do siebie. Bardzo ważne jest to, aby czuć palenie w mięśniach już od pierwszych powtórzeń z takimi gumami. Jeśli tego palenia w mięśniach nie czujemy, przeskakujemy na mocniejszą gumę. Możemy też na przykład zakładać sobie dwie gumy na kostki, nadgarstki, na uda, gdzie tam akurat jest potrzeba. Będziemy używać też dzisiaj ślizgaczy. Są one rewelacyjne przede wszystkim do treningów na brzuch, do ćwiczeń na brzuch. Link do filmu z zabójcą oponki, z takim właśnie treningiem, gdzie pokazałam Wam 4 najskuteczniejsze ćwiczenia na brzuch i dałam instruktaż, jak to można sobie samemu układać z tym treningi. Daję Wam w opisie pod filmem link do tego. Natomiast dzisiaj będziemy wykorzystywać je do ćwiczeń na nogi i pośladki. Również świetnie się z nimi trenuje. Są one dość wymagające, ale efekty są super. One są dwustronne, więc nie porysujemy podłogi. Na panelach, płytkach, parkiecie ślizgamy się tą stroną mięciutką. Tutaj mamy taką mięciutką gąbeczkę, która wystaje ponad ten plastik, dzięki czemu ten plastik nie porysuje nam podłogi. Natomiast plastik też ma swoją funkcję. Ślizgamy się nim po wykładzinach dywanowych i dywanach. I tak, oczywiście siedzę na poduszce balansowej dla łatwiejszego utrzymania prawidłowej postawy, ale na poduszkach balansowych oprócz tego, że możemy siedzieć, możemy też i nawet powinniśmy trenować. Polecam mieć dwie. Więcej o poduszkach balansowych też dowiecie się z mojego sklepu. Tam zrobiłam Wam taką fajną stronę, gdzie możecie się dowiedzieć naprawdę bardzo, bardzo dużo, jaki one mają rewelacyjny wpływ, również pod kątem rehabilitacyjnym, na ciało człowieka. Link do mojego sklepu jest forma.pl, gdzie znajdziecie to wszystko, a także opisy do tych produktów, co z nimi możemy, po co i tak dalej. Daję Wam w opisie pod filmem, także kliknijcie sobie. Poza tym oczywiście przyda nam się mata, żeby nam się komfortowo ćwiczyło. Ja mam taką o idealnej miękkości, żeby nic mi się nie wbijało w podłogę, antypoślizgową, co jest bardzo ważne, bo ta mata nie jeździ razem ze mną, tylko jest w miejscu, nie jeździ po podłodze w te. Jest ogólnie bardzo, bardzo wytrzymała. No a dobitki potreningowej dla osób, które nie są w ciąży, które nie mają problemów z kolanami, nie mają otyłości, przyda się skakanka. Ja Wam polecam tą antyskrętową z rączkami antypoślizgowymi. Jest ona również regulowana. No i dla kobiet, które nie są w ciąży, dla wszystkich osób ogólnie, które nie są w ciąży, świetna sprawa to jest też hula hop, które ma wypustki, one są pokryte miękką pianką, dzięki czemu to jest dla nas bezpieczne, kręcenie takim hula hop. Natomiast ono pomaga nam rozbić tkankę tłuszczową, która przede wszystkim jest w okolicach, która jest taka najbardziej, jedna z najbardziej problematycznych miejsc. Skupiamy się, kręcąc hula hopem, oczywiście na okolicach talii, bioder, brzucha. To hula hop jest też składane, rozkładane. No i na końcu masujemy się pogromcą celulitu. Jest to masażer wymyślony przeze mnie, zaprojektowany przeze mnie. Wszystko to, o czym powiedziałam, macie na mojej stronie. Link w opisie pod filmem, także sobie kliknijcie. I lecimy z tematem. Lecimy, zaczynamy od rozgrzewki. Mocno kołyszymy biodrami w prawą, w lewą stronę. I tutaj przez ten brzuch spodnie zjeżdżają w dół. Mocno do boków. Pracujemy rękami. Miękko w kolanach. Palce stóp skierowane lekko na zewnątrz. Pracujemy rękami. Świetnie. Boksujemy na wysokość szczęki. Pracuje całe ciało, nie tylko ręka. Cała głowa.
jogę. Zapracują. To nie jest w ciąży, jeszcze mocniej pracuje biodrami i do tego, kto nie jest w ciąży, nie ma problemu z kolanami, nie ma otyłości, może przeskakiwać z nogi na nogę. Oddychamy. Wdech nosem, wydech ustami. Super. Ręce góra, dół. Góra, dół. Krążenia w tył. Krążenia w przód. Same łokcie do wewnątrz. Na zewnątrz. Dłonie na zewnątrz. I do wewnątrz. Zatrzymujemy się. Głowa. Prawe ucho do prawego barku. Lewe do lewego. I przód. I tył. Mocno. Przód. I tył. I krążymy w lewą stronę. Obszernie. I w drugą stronę. Super. Wykręcamy się w tył. Kobiety w ciąży delikatnie i dość powoli. Reszta może robić to dużo dynamiczniej, mocniej się skręcać i faktycznie dynamiczniej wykonywać ten ruch. Super. Prawa ręka w lewą stronę. Kobiety w ciąży delikatnie rozciągamy boczek, reszta mega mocno rozciąga boczek i pulsujemy. Druga ręka. Super. Krążymy kolanem w lewą stronę. Obszerne okręgi. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Druga noga. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Pięknie. Robimy sobie wypad do przodu. Na prawej nodze. Pięta przy podłodze. Tyłek jak najniżej. I do dołu. Można się przytrzymać czegoś. Druga noga. To samo. Kąt prosty. Udokość piszczelowa. Cała stopa na podłodze. I pulsujemy. Super. Teraz znowu przechodzimy na prawą stronę. Cała pięta, cała stopa przy podłodze. Palce stóp do góry. I pochylamy się mocno do nogi wyprostowanej. Zmiana nogi. Mocno w dół. I pochylamy się do nogi wyprostowanej. I przechodzimy sobie do motylka. Łączymy stopy, przesuwamy jak najbliżej siebie. Kolana do ziemi. Proste plecy. I pulsujemy kolanami. Stopy jak najbliżej. Super. Prostujemy lewą nogę. Pulsujemy do niej. Druga noga.
Nogi łączymy i krążenia obłóż w lewą stronę chwilkę. Druga strona. Pięknie. Kostki. Druga. Super. I będziemy sobie przechodzić do ćwiczenia. Jeszcze tylko wyłączę i włączę, żeby mi się samo nie wyłączyło. Zrobię łyczka, bo jeszcze po tym przeziębieniu mam sucho w gardle. Ale już jest dużo lepiej. Powiem wam, ogarnąć przeziębienie w ciąży nie jest tak łatwo. Dzisiaj mija równo tydzień i wreszcie się czuję jak człowiek. Dzisiaj naprawdę w pełni sił, no poza tym, że mnie jeszcze trochę gardło łapie. Dobra. No to mamy tak. Będzie ćwiczenie bardzo świetne na posiady i również dla osób, które nie są w ciąży i po prostu dla osób, które nie są w ciąży, również na brzuch. Oczywiście osoby zainteresowane, ambitne, mogą sobie robić dwie wersje tego ćwiczenia. Bo to o to chodzi w tym ćwiczeniu, że będziemy robić jego dwie wersje. Kobiety w ciąży, weźcie sobie którąś z lżejszych gumek, czy materiałowych, czy lateksowych, jak wam lepiej. Kostki. I delikatnie hop, hop. Przechodzimy z nogi na nogę. Tak, chodzi o to, żeby ten opór, który stawia nam guma, nie był bardzo mocny, bo jak będzie bardzo mocny, dodatkowo, oprócz tego, że jeszcze mocniej będą pracowały posiady, chociaż one tu i tak mocno pracują, jak jesteśmy wystarczająco nisko, też dodatkowo będzie pracował brzuch. Natomiast osoby, które chcą mocniej popracować nad brzuchem, mocniejsza guma w kostki i lecicie ze spacerem potwora. To jest też super ćwiczenie na udki, na udka, na posiadki. Robimy w przód, tył, tyle kroków, ile akurat mamy miejsca i brzuch nam się rewelacyjnie napina, kiedy mamy mocną gumę. No to lecimy po pół minuty w jedni i drudzy. Lecimy, hop. Oczywiście przez takie pół minuty, wiecie, każdy to musi dopasować do siebie, kto zrobi mniej trudno, na spokojnie. Na przyszłym treningu dacie czadu bardziej, albo też niekoniecznie, bo jak ciąża postępuje, no to trudno tutaj nam progresować, ale ogólnie z treningu na trening zazwyczaj mamy więcej siły. Jeszcze trochę. A kto chce sobie robić dłużej, jak najbardziej, może zastopować filmik i lecieć dalej. Super, jeszcze 5 sekund. Oddychamy. 3, 2, 1. Pięknie. I teraz nogi nam trochę odpoczną. Chociaż nie za bardzo. Będziemy robić sobie spinanie łopatek na poduszkach balansowych. To jest dość trudne, więc dla kobiet w ciąży polecam albo to robić bez gumy. Oczywiście stajemy na poduszce balansowej. Dobrze się czegoś akurat tutaj przytrzymać, szczególnie jak jesteśmy w ciąży. I spinanie łopatek polega na tym, że mamy plecy proste, kolana lekko ugięte i tutaj pyk, spinamy. Mocno spinamy, przytrzymujemy i tak. Albo możemy mieć gumę w stopach i robić spięcia łopatek, ale to dla hardkorów może bym powiedziała, że raczej nie w ciąży. Kto w ciąży, dwie małe butelki wody i leci z tym. A można też robić to bez poduszki balansowej, samą gumą, bo na poduszce balansowej też wam się świetnie pracuje miednica, nogi, więc dla tych, co bardziej na tym zależy, to sobie wejście na poduszkę balansową. Ja dzisiaj już się na niej nasiedziałam, jeszcze będę siedzieć przy pracy, więc ja
biorę tylko gumkę. Jestem w stabilnej pozycji, na stabilnym podłożu. Ręce wyprostowane i zginam łopatki z gumką. Dla hardkorowców można to połączyć z poduszką balansową. Jak kto się czuje? Lecimy około 10-15 powtórzeń. Nadgarstki zblokowane. Rób sobie, ja ci powiem, o co chodzi. Czyli jak ciągniemy gumę, to nie robimy czegoś takiego. Tak. Tak. Nadgarstek zblokowany. Tu mamy linię prostą. Nie wykręcamy nadgarstku. Lecimy. Lecimy dalej. To nie była przerwa. Przytrzymujemy. I luz. Kto na siłach, ten dwie gumy. Super. Jeszcze pięć. Cztery. Trzy. Dwa. Jeden. Świetnie. Pamiętajcie, że zawsze jak luzujecie gumkę, nie robimy czegoś takiego na koniec. Nie wskazany. Plecy zawsze prosto. Mata na bok leci. I jedziemy z wykrokami ze ślizgaczami. Potrzebujemy jeden ślizgacz. I robimy wykrok w tył. Tu mamy pozycję wyjściową, stopy mniej więcej na szerokość bioder. Plecy cały czas będziemy trzymać wyprostowane. Dla równowagi można się o coś podeprzeć, kto ma mniej siły w nogach. Może robić to koło kanapy, krzesła, łóżka, żeby się trochę podciągnąć na ręce. I lecimy. Tył i góra. Zobaczcie na ten ruch. To jest po to, aby mieć równowagę. Noga leci do tyłu po łuku, bo jak wylądujemy w takiej pozycji, to się impniemy. Lecimy. 10-15 powtórzeń. Hop. Do kąta prostego. Cała stopa przy podłodze. Każdy robi ile może. Zrobisz 5, dobrej 5. Zrobisz 20 więcej niż ja. Rewelacja. Super. Jeszcze 4. I lecimy.
ślizgaczach, to będzie ogień. Nie wiem, czy jestem na to gotowa. Lecimy. Około pół minuty. Hop. Przypominam jeszcze, rób sobie dreptanie, a kto chce nad brzuchem bardziej, to leci z monster walkiem. Ok, no to zaraz będziemy sobie robić zdjęcie łopatek. Przecież każdy wybiera tą wersję, która mu pasuje najbardziej. Albo na poduszkach z hantelkami, albo na poduszkach z gumą, albo bez poduszek z gumą. 4 sekundy. 3, 2, 1. Super. Ja biorę maxi gumkę. I robimy spięcia. Lecimy 10 do 15 powtórzeń, hop. Przypominam o prostych plecach i oddechu. Super. Przytrzymujemy ten ruch i dopiero luz. Mocno. Mamy czuć, jak spinają się plecy. Możemy odczuwać, czy jest wybiorą kręgosłupa, albo dlatego, że odcinek gęziowy ten wzmacniamy. W takiej pozycji. Super. Jeszcze 3. 2. 1. Świetnie. I lecimy ze ślizgaczami. Połowa treningu za nami właśnie. Właśnie nam dopykło. Lecimy. I mocno w tył i do dołu. No to hop. 10-15 powtórzeń. Ile kto da radę. Oddychamy. Lecimy około pół minuty. Hop.
Nisko tyłek. Świetnie. 5, 4, 4, 4, 3, 2, 1. O, fajnie. I lecimy z pięcioma łopatek. Znowu każdy wybiera swoją wersję. I robimy to dzisiaj ostatni raz. Plecy proste i hop. Oddychamy. Super, już kończymy. Świetnie. Mogą zrobić dobitkę delikatną w postaci marszu, na przykład 10-15 minut, czy na orbit reka uważać, żeby tętno nie było większe niż 120. Ważne jest, żeby podczas takiego cardio móc składać słowa przynajmniej tak jak ja, nie z większą zadyszką, ok? To jest taki nasz wyznacznik, jak nie bazujemy na zegarku. Reszta, kto nie ma problemów z kolanami, nie ma otyłości, no to wtedy skakanka, minutę, dwie minuty, nawet trzy minuty, przeplatane z hula hop. Z minutą lub dwoma minutami hula hop, jak Wam pasuje, od 10 do 15 minut. Kto otyłość ma, czy problemy z kolanami, ze skakanki rezygnuje, ale z hula hop nie rezygnuje. Hula hop może sobie robić na przykład minutę czy dwie minuty, przeplatając z szybkim marszem, nawet w miejscu czy z orbitrekiem. Więc dobitka taka. Kto chce teraz, jest na to czas, zastopować film, zrobić dobitkę i wrócić do mnie na rozciąganie, a tymczasem już będziemy sobie robić rozciąganie. Łyczek wskazany.
i lecimy. Zaczynamy od motylka. Stopy złączone. Kolana do ziemi. Plecy wyprostowane. I na razie pulsujemy. I teraz stopy mogą pójść trochę dalej. I kolana siłą rzeczy niżej. Mogą zejść i pochylamy się do przodu. Najpierw pulsujemy. I trzymamy. W najmocniejszym momencie trzymamy. Świetnie. Prostujemy lewą nogę. I pochylamy się do niej. Staramy się klatką do uda. Oj, ja tak już nie mogę. Ja muszę bardziej do przodu, brzuch przeszkadza. Kto nie ma takiego brzucha, poleci na wprost klatką do uda. Komu już brzuch trochę przeszkadza, tym bardziej na wprost, chociaż nie całkiem. Dalej do boku, powiedzmy na skos, w stronę nogi. Na tyle, na ile brzuch pozwala. I trzymamy w najmocniejszym momencie. Jeszcze chwilę. Super zmiana nogi. Pulsujemy. I trzymamy. Świetnie. Prostujemy drugą nogę. Jak najmocniej, jak najszerzej i pochylamy się w przód. Pulsujemy najpierw delikatnie. Coraz niżej. Ręce idą coraz dalej. Jak najdalej. Łokcie. Staramy się łokciami dostać do podłogi całymi przedramionami. To wtedy jest rewelacja. Tylko nie gardzimy się za bardzo, a staramy się tutaj mieć proste plecy i klatką piersiową. I w tym najmocniejszym dla nas momencie zatrzymujemy się i delektujemy się tą chwilą. Kiedy wszystko nas boli, ale zarazem wszystko nam się pięknie rozciąga. I jeszcze staramy się niżej, niżej. I super. Spokojnie, powoli. Wracamy nogami. W kręgu. Prawa ręka w lewą stronę. Kobiety w ciąży delikatnie. Reszta leci tam do podłogi. Mocno z tą ręką. Pulsujemy, pulsujemy na początek. I zatrzymujemy się w najmocniejszym momencie. Czujemy, jak cały bok nam się rozciąga i druga strona. Najpierw puls. Jezu, aż mnie kusi, żeby się tak a nie mogę. Muszę się pohamować. Wy jak możecie, to lećcie z tym, jak nie jesteście w ciąży. I zatrzymujemy się w najmocniejszym dla nas momencie. Świetnie. Przedzie japońskim, prawa ręka. Prawa dłoń do lewej łopatki i lewą ręką jeszcze dociskamy tą rękę. Trzymamy chwilkę i zmiana. Świetnie. Teraz kto nie jest w ciąży, kładzie się na brzuchu i sam tłum daje do góry. Ręce kładzie koło bioder. I jeszcze wygina się tłowiem do tyłu. Nogi cały czas leżą i przytrzymajcie sobie to 10 do 20 minut. A ja tymczasem jeszcze Wam powiem, jak ogarnąć masaż. Powiedziałabym Wam, żebym nie zgubiła. O dobra, mam.
i jest wszystko ok. Tak. Pogromca celulitu. Albo na sucho, albo na alejku, albo na dużej ilości balsamu. Na sucho wałek się musi kręcić. Jakiś pudeł jednego z moich miśków. A nie, to dobra, to na ekranie. Jak jest sucho, to wałek się musi kręcić w palcach, żeby nie ciągło nam to skóry. Jak jesteśmy posmarowani olejkiem, czy mocno balsamem, wtedy wałek trzymamy nieruchomo i przejeżdżamy po skórze. Zaczynamy zawsze od łydek i lecimy w kierunku serca. Tą czynność powtarzamy sobie minutę. Przechodzimy do udek. Z każdej strony, łącznie z pośladem, do 3 minut na stronę. Potem możemy sobie przejść do boczków, części lędźwiowych. I tutaj mamy po 2 minuty na stronę. Kto nie jest w ciąży, niech też sobie solidnie rozmasuje brzuch. Oczywiście mocniej niech ja to robię, ja wam teraz tylko pokazuję. Sam brzuch, minuta do 2 minut. No i górę możemy świetnie sobie pomasować w kierunku serca, czyli w rękach to jest tak, o, w tą stronę. I nie zapominajcie o karku, to warto sobie zrobić nawet codziennie. Używam, jak macie pracę siedzącą przy komputerze lub jak macie pracę fizyczną, również ten kark zazwyczaj jest bardzo mocno obciążony i dość mocno zaniedbany, także udanego masażu i jeszcze posłuchajcie kilka słów na koniec. 8. trening za nami. Mam nadzieję, że wam się podobało. Kto dotrwał do tego momentu, niech napisze w komentarzu dobry dzbanek. Będę wiedziała, kto ze mną trenuje, kto tutaj ze mną działa, bo to hasło jest, będzie nieoczywiste totalnie dla tych, którzy nie trenują, a kto wejdzie sobie w komentarz, a nie przerobi tego treningu, będzie się zastanawiał, o co z tym dzbankiem chodzi. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, koniecznie zostawcie łapkę w górę. Dajcie znać w komentarzu, którą wersję ćwiczenia wybraliście, czy dreptanie w przysiadzie, czy spacer potwora. Jestem bardzo ciekawa. Będzie mi bardzo miło, jak zrobicie sobie ze mną zdjęcie, na przykład jak tutaj jestem na ekranie, czy siebie podczas treningu, czy po treningu właśnie. Oznaczycie mnie na Instagramie czy na Facebooku, ja taką waszą relację udostępnię i razem zmotywujemy jeszcze więcej osób, żeby ruszyli tyłek z kanapy. Zachęcam was do tego, żeby obserwować moje media społecznościowe, Instagrama, Facebooka, linki macie w opisie pod filmem. Daję tam sporo treści humorystycznych również, ale przede wszystkim merytorycznych, informacyjnych, takich dla was jak najbardziej praktycznych, żeby wam pomóc w tym, żeby ulepszyć sobie żywienie, treningi, usprawnić cały ten proces, bo to wszystko da się naprawdę bardzo fajnie, przyjemnie, praktycznie, szybko ogarnąć. Kto jeszcze nie subskrybuje tego kanału, zachęcam do subskrypcji, aby nic nie przegapić. Widzimy się już niebawem na treningu 9. Mam nadzieję, że macie świetny dzień. Do zobaczenia. Pa, pa.